Józef Tischner napisał etykę Solidarności w taki osobliwy sposób. Najpierw wygłosił kazanie w Katedrze Wawelskiej do przywódców ruchu Solidarność, a potem powstawały kolejne rozdziały dla Tygodnika Powszechnego, inspirowane dziejącymi się wydarzeniami. Ale Tischner pisał książkę w zasadzie nie o tych wydarzeniach, ale o ich sensie. Jaki sens Solidarności wyłaniał się z konkretnych działań, z konkretnych zdarzeń. To bardzo ciekawa książka i ona jest inspiracją dwudziestych dni a przynajmniej powinna być. Czym jest nasza solidarność? pyta Tischner. I udziela takiej metaforycznej odpowiedzi, mianowicie cytuje słowa świętego Pawła jedni drugich ciężary noście. To jest odpowiedź opisowa, a nie taka prosta definicja. Ale zawiera się w niej to, co zdaniem Tischnera było najistotniejsze w ruchu pierwszej Solidarności i co jakby zawsze jest aktualne, jest uniwersalne, dzisiaj bardzo ważne. Muszą być ludzie w każdym społeczeństwie, którzy zdecydują się wziąć na siebie ciężar innych, szczególnie tych, którzy sami tego ciężaru nieść nie mogą. Problem polega na tym, że dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, często nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć kto dźwiga ciężary najcięższe. Myślę, że dni Tisznerowskie to jest taka szansa, żeby spojrzeć na nasz świat i pomyśleć no właśnie, kto dzisiaj najbardziej nas potrzebuje, a także jak ja sam, jak ja sama mogę być człowiekiem solidarności. Bardzo serdecznie zapraszam i do oglądania dni Tisznerowskich, ale przede wszystkim do refleksji nad słowami Tisznera.